Dzisiaj kamera Czewa TV na Festiwalu Kultury Buddyjskiej. Zdaje się, że po raz pierwszy w Częstochowie taka impreza ma miejsce. Jesteśmy tutaj z organizatorem. Bardzo miło, dzień dobry. Nazywam się Robert Szkiel i jestem jednym ze współorganizatorów, dlatego że nie jest to impreza solowa, tylko robi ją zdecydowanie więcej osób. Więc tytułem wstępu powiem, że nie jest to również pierwsza impreza, którą organizujemy, natomiast prawdą jest, iż jest to pierwszy festiwal na tak dużą skalę przez tak wiele dni. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni, że właściwie mamy same pozytywne sprzężenia zwrotne i zewsząd się pojawiają ludzie, którzy bardzo cieszą się z tej inicjatywy, mówią, że wreszcie coś drgnęło również w tej materii, w naszym mieście. Okazuje się, że jest bardzo dużo osób, które interesują się tematyką buddyjską lub jakimiś tam peryferiami. I to jest dla nich doskonała okazja, żeby przyjść, posłuchać wykładów, zobaczyć filmy, spotkać się z często osobami, których też nie widują na co dzień. Także same plusy. Jakie jest w ogóle zainteresowanie buddyzmem w Częstochowie tak na co dzień, pomijając już w ogóle samą imprezę? Zobaczymy, jak to będzie po festiwalu, bo również ośrodek przeszedł prawdziwe oblężenie. Zainteresowanie jest właściwie dosyć duże. Jest na przestrzeni prawie 25 lat cała masa osób, które, mówiąc tak kolokwialnie, przewijały się przez ośrodek. Najczęściej są to młodzi, zdolni, bardzo fajni ludzie, którzy potem opuszczają nasze miasto, wyjeżdżając na studia za granicę, więc taki trzon to jest w sumie garstka osób. Można by tak powiedzieć, no, do kilkunastu. No i reszta to są ci, którzy pojawiają się na jakiś czas i potem znowu wyjeżdżają. Zainteresowanie jest zdecydowanie duże. Jest na grupie mailingowej też całkiem spora liczba osób, które śledzą wydarzenia, które się odbywają. I tendencja jest zdecydowanie rosnąca. Witam wszystkich serdecznie, nazywam się Marek Witek i mam przyjemność nauczać buddyzmu diamentowej drogi w szkole Karma Kagyu. Dzisiaj mieliśmy bardzo ciekawy dzień, pełny inteligentnych i przenikliwych pytań. Temat, którym się zajmowaliśmy, to była praca z emocjami, z tymi pozytywnymi emocjami, które są naturą każdego człowieka, i tymi negatywnymi emocjami, które są jak mury, które oddzielają nas od słońca. Wierzymy w to, mamy głębokie zaufanie, może tak, głębokie zaufanie, iż potencjał każdej istoty jest nieograniczony. Każdy z nas jest absolutem, zawiera w sobie absolut. I dzięki używaniu odpowiednich metod możemy zbliżyć się do doświadczenia tego stanu, przynajmniej częściowo, po to, żeby w lepszy sposób funkcjonować, w lepszy sposób żyć i żeby swoim życiem przynosić większy pożytek wszystkim istotom, sobie i innym. To jest jakby celem buddyzmu. Uczynić nasze życie bogatszym, pamiętając, iż tak naprawdę esencją każdego człowieka jest bogactwo, jest pełnia, natomiast aby to odkryć, potrzebujemy trochę czasu, potrzebujemy trochę wnikliwości, potrzebujemy trochę odwagi, trochę poczucia humoru, a przede wszystkim informacji, bo jeżeli nie mamy informacji, to nie wiemy nigdy, kiedy nasz pociąg odjedzie. Zawsze możemy wsiąść do niewłaściwego i udać się dokładnie tam, gdzie nie chcieliśmy dojechać. Także informacja w buddyzmie jest bardzo ważna. Dzisiaj rozmawialiśmy, wykładałem o przeszkadzających emocjach, czyli o gniewie, o zazdrości, o zawiści, o dumie, która nas oddziela od innych, o niechęci, o ograniczającym, żenującym przywiązaniu, które sprawia, iż wszyscy tracą wolność,
co jakiś czas przyjaciele w całej Polsce organizują tego typu spotkania, festiwale. To przybliża ludziom żywy buddyzm. Buddyzm, który jest buddyzmem ludzi świeckich, wydarza się w miastach, wydarza się w ośrodkach miejskich, których ludzie medytują razem, a następnie wieczorami bawią się w tak dobry sposób, jak my dzisiaj tutaj. To jest po prostu życie ludzi na zachodzie.